Dzień dobry. Siemka. Przyjechaliśmy dzisiaj na zadupie, bo przywieźliśmy więcej pomidorów i więcej innych ciekawych rzeczy. Coś chcesz powiedzieć? Ja powiem wam, że przed chwilą wystraszyła Adriana sarna. Chyba ja ją. O tak, Adrian ją, ale on też się wystraszył. I co? A, ja przywiozłam trochę kwiatków. Zrobię z wami obchód ogródkowy, bo kwitną inne kwiaty i wam pokażę. A potem pewnie będziemy jeszcze walczyć z foliakiem. Nie? I przywieźliśmy jeszcze fasolę do wsadzenia, co Adrian ją podkiełkował. No, także to chyba tyle na dziś. Mam nadzieję, że nie wypędzi nas brzydka pogoda. Dobra, to tutaj w kartonie są te pomidory, co dokupiłam. Są żółte i czerwone, malinowe, a te żółte to nie wiem jakie. Jeszcze jest kilka sadzonek, które hodowałam. Tutaj jest lawenda, irysy takie fioletowe i coś tam w tej dużej doniczce jedno przywiozłam tu. I coś jeszcze kupiliśmy? Nie, to wszystko. Okej, a tutaj tylko wyjdziemy za płot. Zaraz tu będę robić porządek. Tu, w tym miejscu, ale chciałam wam pokazać. O, że miesiączница już przekwita i już się jej robią takie talerzyki z tego, z nasionami. Będę je później zbierać, jak już się wysuszą i potem hodować, bo bardzo mi się podoba ten kwiat. Naprawdę jest cudny. Tutaj jest kolejny, on też rozkwit i to chyba jest, nie, ja nie wiem, floksy się na to mówi? Albo jakoś tak? Nie wiem, jak się w sumie to nazywa. Ale wygląda tak. No i tutaj ta rogownica kwitnie i tu jest jeszcze coś, to też nie wiem, co to jest. I ma takie, zobaczcie, takie coś. Nie mam pojęcia, czym to jest. To miał być przetacznik. Może to jest jakiś przetacznik. Ale ja się nie znam. Pierwszy raz widzę takiego kwiata. No i tutaj te liliowce. Także to jest before, a zaraz będzie after, mam nadzieję. Jak tu ogarnę w miarę szybko. Przyszłam do grządki kwiatowej i muszę to wszystko oczyścić. Nie wiem, jak to tu wyrosło. Tu, tam jest pełno pokrzyw, a tutaj już kwiaty rosną. Kosmosy, których chyba nie widać. Maki, słoneczniki, habry. Takie polne głównie i miecze też. No, a tam jest jeszcze rudbeckia. Tu jest serduszka. I tu są jeszcze nagietki. Także jest szał. A tutaj już oczyściłam. Poczekajcie, pokażę wam, tylko stąd widzę. Tu już oczyściłam i tu już lepiej nie będzie na razie. Jeszcze bym musiała tam z drugiej strony podejść od szparagów i powyrywać te chwasty, bo z tej to już nie ma co. No, ale przynajmniej widać, podwiązałam tą miesiącznicę i tego chyba floksa. Nie wiem, co to. No. I zrobione. Dobra, pytanie do was za 100 punktów i kredki. Co to może być? Wiecie, co ja tu siałam? Maki tu siałam. Kosmosy, ale to kosmosy nie są. I habry. I nic więcej z takich kwiatów do wysiewania. No tu słonecznik jeszcze rośnie. Ale to, nie wiem, czy to mogą być maki? Chyba mogą, co? O, a tu jakiś grzyb w ogóle się zapodział. Widzieliście go? O, tu beka. No, bo robię tu porządki właśnie. I się zastanawiam. A tu kosmosy żadne nie wyszły. Adrian, co za odkrycie zrobiłeś? Chciałem tutaj poprawić karton. I proszę bardzo, z tamtego roku szparak. Tak na nie pluliśmy, no, że jeden się zebrał. W tamtym roku żaden. No. Ty. Drugi? To jest, nie, to jest skrzyp chyba, tak? Chyba skrzyp, no. Skrzyp. No ładnie. Trochę tu oczyściłam, ale niewiele, bo tam na przykład są pokrzywy, więc tylko ja tym sierpem ścięłam. I tutaj tą trawę tak samo. Będziemy chyba rozkładać folię jednak. Jeszcze na ścieżki. Tu posadziłam tą mieszankę kwiatów, którą przywiozłam. Łubin.
No i to wszystko na razie. Tam pójdę jeszcze powyrywać, bo widzę, że są jakieś te trawy. I potem przenoszę się na tamtą grządkę, co jest za foliakiem, bo tam widziałam, jest karton, ale też tam poprzechodziły pokrzywy na pewno, które oczywiście mnie pokuły już i które muszę wyrwać. No dobra, idę jeszcze tu. Tu już wózek stoi. Tu jeszcze pomidory do wsadzenia. Tam jak wyrywałam trawę, to mi się trochę tej rogownicy oderwało. Ona jest, ma takie zbite korzenie. Więc zabierzemy ją do miejskiego ogródka i gdzieś tam ją wetknę w ziemię. Jak się nie przyjmie, to się nie przyjmie. Nie będę płakać, natomiast na pewno ją później odkopię jeszcze. Żeby tam na te wały nasze sobie rosła. Może z fluksami albo coś, no nie wiem, pomyślimy. Tutaj ta peonia całkiem nieźle rośnie i nawet ma pąki. Te w miejskim ogródku pomarzły, a ta ma dwa, co prawda. Więcej nie widzę, ale ma. Tu mini tumbergę, ona się jednak przyjęła. Myślałam, że nic jej nie będzie. No i to w ogóle nie wiem, co to jest. Zobaczcie, może wy wiecie. Nie mam pojęcia po liściach, a nie ma też na kwiaty nic. Nie wiem. Ale widzę, że idzie w górę. Co, dobra, wy też to widzicie. Tu albo tam pójdą jeszcze irysy. Te takie fioletowe. Małe. Dzisiaj kupiłam na targu. Zadychę babka miała. Więc akurat żal nie kupić było. Tutaj szczypior. Ma przepiękne te kwiaty. No, koniczynki. Tu jeżówka. Kret wreszcie się od niej odczepił. Mam nadzieję, że będzie pięknie rosła w tym roku. No i tutaj jeszcze pobojowisko, po tulipanowe i po coś tam. Muszę je poobcinać. No, dobra. Roboty pełno. Naprawdę. O, to jak widzicie, Adrian miesza tam. Już tutaj część zaściółkował. W międzyczasie ja trochę wyrywałam chwasty, robiłam tam, wiecie, pod płotem w rządce i wsadziłam irysy, zaraz wam pokażę w którym miejscu. I powoli dobijamy do brzegu ze szparagami. Powoli. No ale to już będzie koniec roboty przy nich na ten rok. Tak? No chyba, że trzeba będzie pojawić. Mhm. No, to widzicie, koniec roboty na tym szparagach. I szparagi wykończone już. Tak jak Adrian mówił, może już tu nie będziemy musieli zaglądać. Ha, ha, ha. Do nich. Pomiędzy jeszcze posadziłeś fasolę, tą pnącą, tak? Tak. No, wykiełkował ją i posadził pomiędzy. Jeszcze szybka misja dodatkowa, podobno ma w przyszłym tygodniu kilka razy padać, być burzowo, więc dokończyłem tutaj montaż beczki. Ten stojak już miałem, pewnie wszyscy go znają, którzy oglądali stare filmy. Bardzo porządna robota. Tutaj cztery dziurki, nieduże, żeby za dużo syfu nie leciało. Rynna trochę skrócona. Tutaj taki tam haczyk z kawałka druta, żeby nie zwiewało też tego niepotrzebnie. I po robocie. Jedzie on. Ciągnie ten ciężar życiowy za sobą. Wózek cały zapakowany. Ciężko ci. Co ty gadasz? Ciężko ci. Ciężko, bo kółko jedno. Miało powietrza. A na zadupie jak zwykle zacni goście. To znaczy, proszę bardzo, czarna szczoła. Piękna jest. Odpoczywa sobie. A my się męczymy. Z tymi, pokaż co tam masz. Te oczka. Co? Coś mi wchodzi do ucha. Tu chyba się siedziało. O, zobaczcie, tu już zrobiliśmy. Jest to po prostu tu.
po prostu, no powiem wam, robota jak prawdziwi sąsiedzi, no. I tam na dole jest jeszcze jeden, a teraz z tej strony. Ja teraz przewiązuję to tymi zielonymi sznurkami. Tutaj ta strona już jest zrobiona, teraz jeszcze tutaj dwa zostały na jeden z góry. Ten sznurek trochę jest do dupy, bo się strasznie tak rozwarstwia. Ale to nic, nie takie rzeczy się robiło. O! O, proszę, widzicie? To się nazywa szybko. Pszczoła tu lata gdzieś i... Albo już poleciał. Dobra, jeden jest. Teraz numer dwa. Nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Gadasz sam do siebie? Nie, do kamery, do naszych widzów. Znowu gadasz sam do siebie. Łazi ci coś po ramieniu. Trzeba zwiększyć dawkę leków. Twoich chyba. Aba, aba. Nie, teraz tego nie robi się. Człowiekowi. Wikowi bym nie zrobił, ale bąbrowi jak najbardziej. Ty to masz żart wyoszczony. To było ciężkie. No gdzie się tu pchasz? Jaki ty jesteś? Bilet masz? Teraz. Nie masz biletu, a się pchasz. Są dwa problemy tutaj. To znaczy? To znaczy. Może w ogóle powiedz, co wymyśliłeś. Bo nie powiedzieliśmy tego. Myślałem, że mam kontrłatę, nie mam, także zmarnuję łatę jedną. I przykręcimy ją tutaj do śrub, które mocują rury, a na dole na wkręty do tej spróchniałej belki i ponabijamy chyba, nie wiem, tak po trzy oczka i poprzykręcamy chyba po prostu, że nie sznurkiem, tylko na wkręty. To już jest twoja. Bo folia jak się rozbiera, bardziej jak drzwi są odsunięte, a latem na pewno będą musiały być, przez to, że tutaj podrywa. Dlatego na razie zrobiliśmy oczka tylko z przodu, bo wygląda na to, że to po prostu wystarczy. Tylko te dwa punkty jeszcze musimy zabezpieczyć i to będzie po robocie. I wtedy co? Jeszcze dynie. Pamiętaj o dyniach. Tak. Tu musimy... To ja was trochę odsunę teraz, żebyście mogli oglądać, jak Adrian się pracuje z tą łatą. Tam. Ale jak nie mam wiertła do metalu, to się nie uda trafić. Aha, no to zobacz, czy masz. To on w tym czasie będzie szukał, a my obrócimy się i zobaczycie piękne zadupie. Dzisiaj jakiś dzięcioł daje czadu, wali po prostu w te drzewa. Pięknie, szczególnie tam w tamtym, tutaj jak kwitnie ten szczypior i tam dalej jest tak żółto, to jest super sprawa, bardzo mi się to podoba. Tu jeszcze gdyby wyciąć tu, o to, wyobraźcie sobie, że tego tu nie ma,
tylko ten widok, to by było super. Co wyciąć? Mnie? Ja pierdolę. Ciekawe, jak my to odkręcimy, jak ty nie masz żadnych narzędzi w samochodzie. No to mógłbyś pomyśleć o tym, nie? Jak można nie wozić żadnych narzędzi? Babi, napiszcie mi, czy wozicie narzędzia w samochodzie. Ja mam tylko te, co potrzeba, czyli koło zapasowe i klucz. No dobra, skończyliśmy. Adrian tutaj przymocował te dwie deski i tutaj są te oczka, zaraz podejdę bliżej. O, widzicie oczka? I one są na wkręty i mogą się tak w razie czego ruszać, jak będzie wiało. Nawet powiem wam, że złapał, taki jest mocny teraz ten folik. Jedyne co, to muszę jeszcze te pomyśleć, jak naprawić te okienka. I chyba no będzie trzeba kupić taką siatkę i ją wprasować, wkleić. Bo wszyć to nie, w sensie moja maszyna tego nie uciągnie na pewno, a te okienka są do naprawy 3 na razie z tego co widzę, a po tym sezonie to może wszystkie będą do naprawy. Okienek jest 6, tak? 6, no. No dobra, ja posypałam pomidory mączką. Patrzę, czy stary żyje, bo rzuca czymś tam. Posypałam mączką, kalosza też przy okazji. Tu posadziliśmy te nowe kupione, 8. 4 czerwone, 4 żółte. I co? A tutaj te czarne rosną, ale nie wiem, w ogóle ich nie widać prawie. No i idę popodlewać je tutaj, poprzynoszę im wody, bo kwiaty już tam podlałam, więc właściwie tylko to zostało do podlania. Tu jeszcze wam pójdę pokazać, co jeszcze się wydarzyło, jak kiedy Adrian tam robił ten, tego foliaka, no to posadziłam jeszcze tam z tyłu przy jedną lawendę przy domku dla pszczół, a drugą tutaj w tej grządce z kwiatami. No a tu dynia posadzona, bo w sensie te kiełki dyni. No a tutaj, poczekajcie, o tutaj jest lawenda między słonecznikami i mieczykami i jedna jest tam. I tam też jest słonecznik. A tu jest ruch w interesie, więc do tego domku, mimo że jeszcze nie jest dokończony, też się ziomy już wprowadziły. No i fajnie. O to nam chodziło właśnie. W ogóle ten domek jest taki fajny. Jak tutaj będzie jeszcze to kwitło wszystko, to będzie bardzo fajnie. Tak wiejsko. No, tu jeszcze zostało tyle. Wiem, że tu miały być byliny, ale powiem wam, że drogie są te kwiaty i no będę po prostu tak dosadzać co roku trochę wezmę od rodziców, od dziadków, tam już babcia mówiła, że się ze mną podzieli i mama też, więc będę tutaj wsadzać sobie nadmiar ten, o jeszcze sąsiadkę o irysy poprosiłam, także gdzieś tutaj będę wsadzać. No, tak żeby tu rzeczywiście później po czasie stworzyła się taka grządka bylinowa. Z bylin jest ta serduszka i rudbeckia, no i lawenda na razie. Cała reszta to są jednoroczne. No ale dobra, niech na razie kwitną i niech się mają dobrze, a za rok będę dosadzać. Może coś odkopię z jeżówki też, może coś tam z czegoś innego odkopię. No zobaczymy. Ale powoli i ze spokojem, bo jakbym miała kupować te rośliny non-stop, to bym zbankrutowała. I tak to robię, a i tak kupuję. Także no, to koniec gadania. Idę podlewać. Adrian nosi tam belki, bo będzie robił Mausera. A ja idę. Adrian tnie nogi, które będzie ustawiał, tak, pod Mausera. Uh-huh. I co jeszcze będziesz robił? Stopień, tak? Pod niego. Tak. To
taki duży, żeby można było do niego wejść. Bo jest tym krasnalem. Bo jest krasnalem, nie, karzełkiem. Ruda mówi, że jesteś karzełkiem. Co będziemy teraz robić? Czy kręcać? No może ja tą kamerę przestawię, nie? Widzicie, to jest, nic nie jest wyreżyserowane tutaj. Reżyserowane nic. Tak, żebyście coś widzieli w ogóle, nie? O! Bo rozumiem, że tam będziemy przykręcać do Mausera już, tak? Aha. O! Idę. No ale kurwa, ale trzyma! Ciężkie to jest! No ciężkie, no. Zadziały się tu jakieś zmiany, gdy jadłam kanapkę. Ja tu mówiłem, tam było 1,20 m. No. Około. Trochę poniżej chyba. No dobra. Daj piłę. Jest. Kurwa. O Jezu. Rżni to. Podoba mi się, że ja się pochodzę normalnie. No co? Jajco. Co ci się znowu nie podoba? Podoba mi się, śmiesznie. Bomby jest śmieszne. Bo co? Tam są moje kwiaty, a nie, tam nie ma. To na tyle dzisiaj. Lecimy. Zrobiliśmy prawie to, co mieliśmy. Prawie. Zrobiliśmy może z połowy. Dziękuję za uwagę i do widzenia. Pa.